i mój Traxxas Max z Combo Max 6 1650 kV. Nie będę się powtarzał, jak chcecie znać setup tego sprzętu, to zobaczcie sobie poprzedni filmik, gdzie jeździłem na 4S, a tutaj mam zapakowane 6S. Zrobię krótką jazdę, możliwie delikatną, ponieważ zobaczcie tutaj, to jest to, o czym mówiłem, dlaczego warto zrobić inne mocowanie. No dałem rzęsa jeden na drugim softy, no i one tutaj na bok mogą wypaść, mogą do przodu wypaść, także zdecydowanie tu trzeba to poprawić. Tu dać jeszcze coś, jakieś takie zabezpieczenie, najlepiej do góry i dwoma albo trzema paskami w poprzek i będzie wtedy dobrze. A na razie jest jak jest, ale zobaczcie, o, ten tutaj pakiet jest naprawdę niechroniony, może się wysunąć przy jakiejś glebie. Tego byśmy nie chcieli, szczególnie, że to są softy. No ale jest jak jest. Zobaczymy sobie, jak to, przepraszam, jak to się ożywia. Na 6. Wejdziesz. Co tu jest grane? Ok. Dobra. Zapięte. I lecimy. Nie za długo, nie za ostro tym razem, na spokojnie. Już od razu widać, że się fura ożywiła. Zrobił się diabełek. Chyba pójdziemy trochę asfaltowo pojeździć, bo... Hu, hu, hu. Tutaj już nie będzie tak łatwo sprawdzić maksymalnej prędkości. Już trochę go nosi. No w terenie, tak jak mówię, z racji tego mocowania baterii za bardzo nie chcę upalać. Natomiast to już będzie setup taki, który pozwoli spokojnie pobawić się na rampach, powalić backflipy, takie fajne rzeczy. No dobra, na chwilę wjedziemy, nie? No, zaczyna troszeczkę już szybciej też serducho bić, nie? No. Jak wjeżdża 6S. Fajnie to zaczyna jechać, no. Ale taka jest ta moc kontrolowalna. Jednak ten Max 6 daje radę. Więcej nie sądzę, żebym potrzebował więcej. Idziemy tam na asfalcik. Taki czystszy i trochę go rozpędzimy. Tu jest za dużo samochodów. Trzeba uważać, bo spod kół, wiadomo, kamyczki lecą. Nie chcę tam też nikogo niepokoić. Czekam, aż pani przejdzie. A, nie sprawdziłem w sumie failsafe'a. Sprawdzę. Dobra, model stanął. Ja zrobię to jeszcze podczas jazdy. Wyłączyłem apkę i model zatrzymał się. Ok. Jest możliwie tfu, bezpieczny, na ile może być. Dobra, tak go potrzebował. Mogłem go wyciągnąć jakoś, nie? Na pewno było to do wyciągnięcia. Błąd kierowcy. Starałem się utrzymać go na kołach,
ale jednocześnie napędzić. Widzicie? Tak się dzieje, jak się człowiek za bardzo rozpędzi. Mam nadzieję, że przewody całe i baterie całe. A, bateria prawie na granicy. No ciężko się powstrzymać, nie? A to jest minus właśnie, nie, że przy dużych kreszach minus tej budy, że ona potrafi się wysunąć. Także tu z tym są sposoby, żeby sobie z tym radzić, różne. A nie o tym teraz. A, temperaturki przy okazji, jak już buda się zdjęła. Kurde, nadal zimny. Sympatycznie. Lekki model. A widzicie, prędkości naprawdę są już takie, że nie potrzeba więcej. Fajna fura. Fajna, szybka fura. Dobra. Chwila, moment, tu i... Nie wiem, czy nie rozkleiłem właśnie koła, albo rozwaliłem. Chyba rozwaliłem na czymś. Rozdarłem, patrzcie. Pierwszy raz mi się backflip poddał. Widzicie, jaki ma power? Poszło. Dobra, kończymy. Strata jest. Niestety, no ale to przy pierwszym lepszym backflipie albo podwójnym backflipie na rampie też by się wydarzyło. Dużo mocy jest, dużo prędkości. Dobra, lecimy. Dzięki, trzymajcie się, jak zwykle.